Michał Chudecki, no cóż, no przedostatni trening taki mocny, jutro ten ostatni, a pan już ma tylko opanie świeżości. Dokładnie, teraz już, no dzisiaj jeszcze był taki dosyć ciężki trening, dynamikę robiliśmy i z bratem trochę tarczy. No i co, jutro jeszcze takie krótkie sprinty, trochę worka i już łapie świeżość. To powiedz trochę o tych przygotowaniach. Marcin Latocha, Mateusz Polski na sparingach ostatnio. Na czym się koncentrowaliście z bratem, oglądając walki twojego rywala? To znaczy przygotowania już od 8 tygodni trwają. Początek to był Zakopany, byłem 10 dni w górach, pobiegałem, zrobiłem trochę siłowni. Zjechałem tutaj, już robiliśmy technikę i tutaj w Rancor CrossFit u Mikołaja i Łukasza wspólnie tutaj plan obraliśmy na walkę i 3 razy w tygodniu się tu spotykaliśmy, robiliśmy siłownię, siłę wytrzymałościową, dynamiczną i no i dużo, technikę tutaj z bratem też. Tak się podzieliliście, że oni właśnie tam pomagali wam w tym przygotowaniu fizycznym, tak? A brat tak typowo bokserską. Tak, tak. To z, no, nazywa się Rancor CrossFit Poznań, ale to tak naprawdę oni ułożyli plan pod mój boks, pod moją walkę, że jestem bardzo zadowolony z współpracy. Wygląda to fajnie, bo Dolory tak samo mi pomagali, tak jeszcze Wrestler 24 też mi pomagał. Teraz tutaj już się Rancor CrossFit skupił i no, zobaczymy efekty teraz 8. Tam widziałem zeszyt taki gruby, wszystko rozpisane, tak, kolejka po kolejce. Dokładnie, mam taki dziennik treningowy, pilnuję go, trenerzy pilnują go. Także jest fajna motywacja, wiem co robiłem ostatnio, przegląd jest fajny. No, zbudowałem to wspólnie tutaj z moimi tutaj znajomymi fajny sztab szkoleniowy. Mam też i kucharza, i dietetyka, taką Patrycję Kłycz i w hotelu Rodan się żywię, także wszystko poukładane powiedzmy na mistrzowskich warunkach, także super sprawa. To już o Michale, konkretnie o Michale Surowatce. Wiadomo, że wygrałeś z nim 2 razy w boksie olimpijskim, ale tego nie liczmy, to jest zupełnie inny sport, tak? Oglądasz sobie Michała Surowatkę i co myślisz, co będzie tym kluczem do zwycięstwa? Czy to, że on nie boksował nigdy więcej niż 8 rund, a ty masz tą dychę z Lorą? Czy właśnie ta kondycja, tak? Czy to rozkładanie sił to będzie ten klucz do sukcesu, czy może coś innego? Znaczy, ja się na tym nie skupiam, po prostu tutaj mam naświetlony plan i chcę go zrealizować w 100%, jeśli to pójdzie wszystko zgodnie z planem, także no, nie obawiam się o zwycięstwo. No tak, ale tak czysto boksersko z bratem oglądacie Surowatkę i na pewno coś tam dostrzegacie, tak? Jakieś błędy, czy jakieś jego mocne strony? Znaczy jest na początku jest groźny, z czasem no, z rundy na rundę widzimy, że słabnie, no, dużo tych ciosów zadaje na jedną siłę, także może dlatego tego mięśnie potrzebują tlenu, ma ich dużo. Ja umiem rozkładać siły, także na początku może będzie groźny, a później będzie coraz lepiej, będzie słabo. Wspomniałeś o tych jego mięśniach. On rzeczywiście zmienił w ogóle diametralnie nie tylko sylwetkę, ale swój styl boksowania. Na początku kariery no, był bardzo lotny na tych nogach, teraz ustabilizował tą pozycję. Prawdopodobnie bije dzięki temu też mocniej, natomiast ten boks jego zupełnie inaczej wygląda. Niekoniecznie lepiej, chociaż no, on może inaczej to czuje, prawda? Może on lepiej to czuje niż ja to widzę, ale jego boks się zmienił ostatnio bardzo. Na pewno zrobił krok do przodu, rozwinął się, jeśli chodzi o te walki amatorskie, no w sumie nie myślę o nich w ogóle. Inaczej walczy, wiadomo. No. To inaczej spytam, czy wierzysz w to, że Surowatka będzie się bił z tobą tak jak w ostatnich 2 walkach, bo ja nie za bardzo? Bo ja myślę, że ty go zmusisz tą swoją pracą nóg, żeby on też wrócił do swojej pracy nóg. No być może. No, wydaje mi się, że on będzie chciał mnie spychać, a ja jestem wszechstronnym zawodnikiem i umiem się dostosować do stylu rywala. Także z kontry bardzo mi też pasuje i czy to będzie atak, zobaczymy. Może będzie chciał mnie wciągać. Jestem na każdy scenariusz przygotowany. No rzeczywiście, Surowatka tak ostatnio tak na bark stara się przyjmować, tak? Taki blok z barku robi, rzeczywiście podchodzi do półdystansu, czyli raczej tego się spodziewacie po nim, tak? No tak, będzie bił pewnie dużo na dół, na to mamy też sposób, ja się nie dam złapać po prostu i no,
będę realizował swój plan. Mamy już tu wszystko uzgodnione. Plan to jest obskoczyć Syrowatkę? Wygrać. Ale obskoczyć? Każdą rundę wygrać. Naprawdę wierzysz w to, że jest to do zrobienia? 10 rund, 100 do 90? Ja chcę zdecydowanie wygrać, obejdę, czy to będzie przed czasem, czy na punkty. Nie będę spieszył do nokautu, tak samo zrobiłem to z Felixem Lloro, wyszło to bardzo fajnie. Cieszę się, że mogłem wtedy zawalczyć 10 rund, ponieważ no, każda runda mi daje dużo doświadczenia i jeśli teraz będzie 10 rund, też się nie obrażę. A ty pod kątem Michała się jakoś specjalnie przygotowujesz, czy to raczej takie przygotowanie jak każde, tylko troszkę mocniejsze? Czy to jest odpowiedni rywal na tym etapie mojej kariery, ja chcę się rozwijać cały czas, a Michał mi da dużo do myślenia w ringu, na pewno będę musiał się mocno postarać, żeby fajnie zawalczyć w swoim stylu. Jestem przygotowany na wszystko, mogę walczyć i trochę się pobić i technicznie, także zobaczą kibice, na pewno świetny boks. Sam wspominałeś, że Michał tam ma te kłopoty kondycyjne i to wtedy, kiedy tak fajnie chodził na nogach do tyłu i jak teraz idzie do przodu. Nie wiem, tutaj widzę, że ostro ciśniecie przygotowanie fizyczne szczególnie, tak? Tak, fizyczne, ale tak jak mówiłem, że to nie jest typowo tu jakiś crossfit, jakiś nie wiadomo, jakieś ciężary przerzucanie, tylko to są dynamiczne, takie pod mój boks, tak żeby to wszystko funkcjonowało super, te mięśnie, a nie tylko były napompowane i nabite. Bardzo chciałeś tej walki z Lorą, ale powiedz tak z ręką na sercu, teraz jak ta walka tak bardzo dobrze wyszła, tak, bardzo fajnie dla ciebie, to dała ci trochę jeszcze więcej pewności siebie, czy po prostu wierzyłeś, że ten poziom jest, tylko trzeba ci dać tą szansę? No trzeba mi dać szansę właśnie, cieszę się, że coraz więcej we mnie ludzi wierzy. Chciałem tej walki, tak jak mówiłeś, no co, no wiem, że stać mnie na dużo lepszy jeszcze boks. Mogą się sprawdzić z mistrzem świata, z Dani Garcia. Kto widział, to wie, jak to wyglądało. Nie będę tutaj się jakoś tam wychwalał, ale no, jestem bardzo zadowolony z tych sparingów i no, czuję się pewnie na pewno po tej walce z Lorą i psychicznie, i mentalnie. Także... Słuchaj, to takie oczywiście moje subiektywne zupełnie wrażenie. Na początku kariery myślałem, że to ty raczej jesteś w miejscu, a Michał Syrowatka eksplodował. Teraz trochę mi brakuje tej eksplozji u Michała Syrowatki, a widzę tą eksplozję u ciebie. Ty też tak to czuwasz, czy uważasz, że cały czas to szło w górę, tylko ja źle to widziałem? Powiem tak, że od tamtych poprzednich przygotowań sobie tak już wszystko poukładałem, że tylko skupiłem się na boksie. Wcześniej były trochę zamieszania, w każdym moich przygotowaniach było dużo zamieszania, a teraz naprawdę miałem taki sztab, każdy był do czegoś potrzebny, tutaj sponsorzy i Green Zone, Team Zone wspierają mnie mocno, Extreme Hobby mi daje super dziurze, także każdy mi pomaga, każdy dokłada swoją cegiełkę, moja rodzina, moja żona super pomagają mi i myślę, że to też ich zasługa. Tak, tylko ty mówisz o już takim typowym przygotowaniu do walki, a te niektóre, te twoje bitki w Stanach to takie troszkę niepotrzebne według mnie były, takie wiesz, taka bitka, nie, to nie będzie twój atut według mnie, tam gdzieś można załapać cios jakiś mocny, z Lorą też już parę razy tam niepotrzebnie według mnie, ale to już był Lora zmęczony i to już po prostu widziałeś, że Lora cię może serią trafić, a pewnie już by ci nic nie zrobił, bo tam koło 9-10 sobie pozwoliłeś na więcej. Natomiast mi się trochę tam się nie podobało, że tak się bijesz i tracisz ten argument, który zawsze miałeś. Tak, dokładnie. Tutaj ja o tym myślę, ja wiem, że to źle robię i staram się to coraz mniej robić. I tutaj mnie też brat sudzi, żeby tę spokojną, zimną głowę zachować do końca, bo no, w takiej ferworze walki to już graniczy z nokautem, też 50-50, także muszę uważać na to. Teraz myślę, że trochę się odsudziłem i będzie bardziej trochę spokojnie, myślę. A teraz o ten spokój będzie trudno jednak, bo to wiesz, przedostatnia walka twoja, tak? Bo wchodzi Solenski z Proxą, potem ty z Michałem i Adamek Szpilka. Masz użyć to sobie gdzieś w głowie już, jak spędzisz te ostatnie minuty, jak będziesz się relaksował? Tak, ja już widzę tą walkę, wiem jak się będę czuł. No, będzie mnie euforia, no to na pewno. Ja cieszę się na widok takiej hali, będzie już pewnie wypełniona hala na mojej walce, wszyscy ludzie mnie będą wspierać. Z radością wyjdę do ringu na pewno. Niektórych takie rzeczy niosą, niektórych spalają. Z tego co ty mówisz, to raczej cię tak lekko nawet podnieca, bym powiedział. Dokładnie, ja się nakręcam tym,
No, mam taką bańkę, powiedzmy, mydlaną, jestem w takiej bańce i no, skupiam się tylko na przeciwniku, słyszę brata tylko i tak. Wiadomo, doping mnie niesie, kibice i tak dalej, ale ogólnie tylko słyszę brata i skupiam się, koncentruję się tylko na przeciwniku. Nie bałeś się tego, albo może inaczej, czy twój brat się nie bał, że te wasze braterskie stosunki spowodują, że nie będzie aż takim, wiesz, autorytetem, że jak ryknie, to czasami coś mu tam nie odburkniesz. Nie, no jakoś tak się fajnie zgraliśmy i już te dwie walki przygotowujemy się, teraz trzecia. No, idzie wszystko dobrze. Czyli rozumiecie się, tak? Rozumiecie się, ten plan taktyczny gdzieś układacie, jesteście podobnego zdania? Tak, oglądamy walki, rozpisujemy wszystko na czynniki pierwsze, tak jak powinno być. Niektórzy twierdzą, że Prok ze Sulenckim, bądź ty z właśnie Serowatką, możecie ukraść show. No, może nie będziemy tu zabierać jakieś show Adamkowi i Szwidze, ale na pewno kibice nie będą się nudzić na mojej walce przynajmniej. Ja tu się nie będę bawił w żadne tam, wiesz, proroctwa. Załóżmy, bo to idziesz tylko po wygraną, tak? Bo nic niego ci nie interesuje. Załóżmy, że tą walkę wygrywasz. No i teoretycznie dostajesz kopa, ta twoja kariera. I co dalej? Jak ty widzisz tą swoją karierę dalej? No ja myślę tutaj o rozwoju w Stanach Zjednoczonych. No ponieważ no tutaj fajnie mam też tam wszystko, ale brakuje mi sparring partnerów. Takich, którzy oni mnie pogonią, oni przy nich się będę uczył. To jest taki slogan, że na springach się najwięcej uczysz, tak? Ale czy uważasz, i możesz tak powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że te springi z kimś takim jak Danny Garcia rzeczywiście dają takiego kopa mocnego, że wiesz, że robisz ten postęp? No tak, no to było wyróżnienie super dla mnie. Tu właśnie podziękowanie dla Jeffa za załatwienie sparingów. No, chciałem zawsze się sprawdzić, jak będę wyglądał na tle mistrza świata. I to nie byle jakiego, także wyglądało to naprawdę dobrze, co mi dało jeszcze większego kopa i motywacji. Widziałem, jak on trenuje, super sprawa. A były jakieś takie akcje, które on cię tam ze 2-3 razy zaskoczył i które potem ty albo wcielałeś w życie w ataku, albo w defensywie? Że musiałem uważać na jego lewy sierpowy. Na lewy sierpowy chyba wszyscy muszą uważać. Lewy sierpowy, ale tak poza tym bardzo fajnie to wyglądało, bo ja zmieniłem pozycję i jakoś przestałem, nie wiem, no... Pierwsza runda była ciężka, bo musiałeś skoordynować wszystko, no ale później już fajnie się dostosowałem i no, całe 2 tygodnie powalczyłem sobie na praworęcznego. Ten Garcia ma to do siebie, że jak mu nie wchodzi lewy sierp, to walnie za 2 razy lewym hakiem na wątrobie i poprawi potem lewym sierpem, nie? Też, ale trochę mu sprawiamy trudności, nie wiem, czy po prostu zmiana mojej pozycji jeszcze bardziej jakoś, nie wiem, no... Niewygodny może byłem dla niego, ale fajne te sparingi były i nie powiem, że przegrane. Dobra, mówisz o tych sparingach w Stanach, ale myślisz o tej swojej karierze też w Stanach, czy same treningi i sparingi w Stanach? Znaczy jestem tu związany z Tomkiem Babilońskim. Ale mówię, co ty sobie wymarzyłeś, tak? No, na pewno mój rozwój powinien tam być i tak sobie marzę. Także będę, myślę, że niedługo wrócę do Stanów na jakieś pół roku, potrenuję, podparuję, kończąc może walką, nie wrócę do Polski. Takie są plany. Wierzysz w to, że można Serowatkę skończyć przed czasem? Nie, ja nie nastawiam się na pewno na to, no ale każdego idzie skończyć przed czasem. Lore też mogą skończyć przed czasem. Nie, no tam już dużo nie brakowało. Że ja nie mam ciosu. Tylko po prostu no, na razie spotykam twarde głowy, albo po prostu dopiero do tego muszę jeszcze tutaj w tym boksie dojrzeć. Dzięki wielkie, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.